Praca w bełchatowskiej drużynie zakończył również Eduardo Romero, który nie będzie już dłużej trenerem przygotowania fizycznego. Kontrakt włoskiego szkoleniowca nie został przedłużony. Jak zaznacza Konrad Piechocki, na Eduardo spadło w tym sezonie wiele słów krytyki, ale nie powinno się oceniać jego pracy wyłącznie w zero-jedynkowy sposób. Na pewno wiele spraw nie poukładało się po naszej myśli, ale trzeba ocenić Eduardo jako fachowca, który odnosił również w swojej pracy sukcesy. Dziękujemy za wspólną pracę. Romero spędził z żółto czarną drużyną rok, wcześniej pracował m.in. z klubami z Włoch i Turcji, a także współpracował z reprezentacjami siatkarskimi kilku krajów, m.in. Finlandii i Iranu. Aktualnie współpracuje z Jackiem Nawrockim w reprezentacji Polski Kobiet.